będzie to bardzo wysoki poziom. Myślę, że zdecydowanie lepszy niż rok temu. Chodzi o to, żeby upamiętnić cześć i pamięć wybitnego piłkarza, ale też dać szansę młodym zawodnikom. Trzy dni grania, bardzo duża liczba zawodników w drużynie, tylko ze Śląska, ale też z innych województw, także przegląd zawodników bardzo duży. Bardzo dobrze zorganizowana, wysoki poziom sportowy. No miejmy nadzieję, że będzie to rzeczywiście już cykliczny turniej i spotkamy się znowu zaraz. Taka impreza, no to jest to, co na Śląsku powinno się wydarzyć, jeżeli tylko była możliwość, w każdy weekend. Profesjonalnie przygotowana, świetnie logistycznie, infrastrukturalnie zabezpieczony stadion, świetne drużyny z całej Polski, więc jest na co popatrzeć i myślę, że nie kontynuowanie tego typu inicjatywy to byłby duży błąd. Nie mamy dla naszych chłopców żadnych zastrzeżeń. Jesteśmy z nich zadowoleni, jeśli chodzi o ich umiejętności indywidualne, o ich rozwój oraz o to, jak dobrze nowe jednostki, które pojawiły się niedawno w naszym zespole, wprowadziły się w tą grupę. Byliśmy rok temu, byliśmy teraz i z pewnością będziemy za rok.